dzisiaj około 11 spod rysów zeszła lawina. Trwa akcja ratownicza. Wciąż nie udało się jednak ustalić, ile osób było w zasięgu tej lawiny. Wiadomo już, że dwoje rannych przewieziono do zakopiańskiego szpitala, a jedna osoba niestety nie żyje. Z nadmorskiego oka Maciej Pałachicki. Na razie wiem, że trwa akcja ratunkowa. Proszę dzwonić do Topru. Tak, ja wiem, że dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Wojtek na pewno jest w szpitalu. Gdybyśmy wtedy nie puścili Wojtka. To co by było? Co by było, gdybyśmy nie puścili Wojtka? Co? Wiem, to jest moja wina. To była moja decyzja. Myśliłem już. Mam to, bracie. To dawaj. Nie mogę teraz gadać. To mówże. Telefon może być na podsłuchu. Jedno, co ci powiem, to będziemy mieć z tego parę patoli. Muzyka.
Współczesny świat wymaga otwartości na nowe technologie i nowe dziedziny wiedzy. W firmie Medcom inwestujemy w wiedzę i nowatorskie rozwiązania. Od ponad 25 lat...